W poprzednim odcinku. O. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hast, a my jesteśmy w grze Don't Starve z naszym malutkim drokiem. Zaczęło się już lato, baza wygląda szpetnie, także wszystko jest na swoim miejscu. Zobaczmy, co się zmieniło, a mianowicie. Tutaj możecie zobaczyć, że Wixstan trochę inaczej wygląda, a to dlatego, że twórca dodał aktualizację do gry, o której chcę wam oczywiście w międzyczasie opowiedzieć. Jest świetna, dodaje dużo elementów. Zarówno takich kosmetycznych, jak i praktycznych. Pierwszą z nich jest właśnie Wixstan, wygląda inaczej. Odnawia co prawda dalej poczytalność, ale wymaga innego... O, coś tu zgniło. Ale wymaga innego... innej jakby receptury do zrobienia. Gdzież to on był? O, tutaj. Potrzebujemy... wcześniej były patyki, jakieś inne rzeczy, a tutaj mamy teraz ten kamień. W zasadzie już tego zwyczajnego Wixstana. Bawolą sierść i liny. A przy tej zwykłej wersji widzimy, że tutaj jest ten kamień. No i nie ma już jagódek, tylko jest czerwony atrament. No i ten czerwony atrament musimy osobno stworzyć. Oczywiście wredna noc, utrudni mi ten pokaz. Ale co tam. Zrobimy sobie pochodnie, żeby tam podbiec, ale kicham to na razie. A powiem wam tutaj. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? O, tutaj mam atrament. Potrzebujemy to, czego nie znoszę, czyli popiół. Nie lubię go zbierać. Dwie sztuki, no jedna skała i trzy upieczone jagódki. No i dopiero, gdy mamy taki barnik, taki, można powiedzieć, atrament czerwony, to możemy zrobić Wixstana. I to jeszcze potrzebujemy dwa takie. Więc utrudnił trochę tą recepturę. No i urozmaicił, jakby nie było, nie? Ale to nie wszystko. Postaram się znaleźć te pozostałe rzeczy. No i zrobić je. Jakby nie było, to jest jeden z moich głównych celów. Drog musi mieć te wszystkie nowe, fajowe rzeczy. Jeden z nich jest chyba właśnie tutaj w zakładce ubrania. Ale nie wiem, czy muszę stać obok maszyny nauki. Tego jeszcze sobie wcześniej nie sprawdziłem. Chyba tak. Widzę, że w innych tego nie ma. Co dalej? Może coś znajdę jeszcze. Nie, tutaj chyba się nic nie zmieniło i tutaj w narzędziach też nie. No głównie to jest ta zakładka i chyba struktury, jeśli się nie mylę. Zaraz pójdziemy do maszyny nauki. Wiecie co? W sumie jest bez sensu, żeby tak stać. Ja jednak się pokuszę o tą pochodnię. Jest noc, także i tak się nie ogrzeje za bardzo drog. A mogę wam coś pokazać już w tym czasie. To wrzucimy do ogniska. Dobra. A! Nie wrzucimy nic do ogniska, póki to jest włączone. Dobra, jedno takie proste... jedna prosta kłoda do ogniska. Zobaczmy strukturę. O, tu na końcu mamy malunki naścienne. I tutaj potrzeba naprawdę sporo tego... Jakby się zastanowić, ile tych jagódek trzeba. Musiałbym mieć farmę jagódek. Trzy barwniki i trzy skały. I to tworzy takie piękne skały, które są pomalowane różnymi malowidłami naściennymi. Które nawiązują do świata Don't Starve. Każdy z nich opowiada jakąś opowieść. I to jest po prostu bomba. A tu na końcu mamy specjalną... specjalny płaszczyk, bym powiedział. Nakrycie... Futro! O! Tego słowa szukałem. Futro dla droka na zimę. 6 bawolich sierści, 1 kieł i 6 sztuk jedwabiu. Także jest tutaj kilka ciekawych nowości. Chyba twórca też dodał, jeśli się nie mylę, balans. Jakiś tam balans miał być wprowadzony. Chyba dotyczący poczytalności. Ona tutaj jest dość OP, jeśli chodzi o Wixstana póki co. Ale wydaje mi się, że on zwiększył kary do poczytalności w trakcie trwania nocy, zmierzchu. A to się potem też jeszcze okaże. Dobra. Co możemy teraz zrobić? Wiecie co? Ktoś mi pisał... co prawda wiadomo, jest lato i tak dalej. Jest to teraz utrudnione. Zawsze mogę to pozbierać i
pochować do skrzyń, ale mam w planie zebrać jak najwięcej tych drzewek jagodowych. Na wypadek, gdyby skończyło się lato, to zawsze mogę to potem użyć. Zasadzę sobie, wtedy zrobię farmy i będzie git. Bo póki co nie mam tutaj żadnych zapasów w zasadzie. Tutaj jest trochę tej trawy, nic więcej. O. Wsuwaj. Z tego, co udało mi się wywiedzieć, bo tutaj w zasadzie pisałem stwórcom, zanim wydał tą aktualizację, dawałem różnego rodzaju sugestie, nie lubię się chwalić, ale po prostu chciałem mu pomóc, bo bardzo mi się ta postać podoba i chciałem mu doradzić to i owo. Nawiązałem z nim prosty kontakt. No i z tego, co wiem, ma zamiar jeszcze wprowadzić prawdopodobnie jakieś nakrycie głowy specjalne. Także jest fajnie. Momencik, mam łopatę. Cały czas w takim razie coś tam będzie jeszcze dodawać, rozwijać tę postać. I to mi się podoba. Usunę na razie tę kostkę lodu, bo jakby nie było, irytuje mnie strasznie jego powolne bieganie. Jest to bardzo niepraktyczne. Kostka lodowa to jest taki troll w zasadzie kompletny. Niby nas ochładza, chroni całkowicie przed latem. O. Ale to spowalnianie biegu jest okropne. Gdzie mam jeszcze jakieś jagódki? Muszę ciągle lukać na mapę, no nie ma innego wyjścia. Tutaj mam jeszcze cztery krzaki i mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że... nie wyschnięte. O, tak tutaj. Tak jak mówiłem wcześniej, chyba tego po prostu nie zasadzę teraz w trakcie trwania lata, bo to jest tylko niebezpieczeństwo. Ewentualnie w pobliżu strażaka, ale tam się zrobi dość ciasno. Tego nie wykopiemy, bo jest suche. Tam jest dość ciasno, więc wyglądałoby to szpetnie. Ale mogę to zawsze schować do skrzyni. Nie będę mieć nowych jagódek, ale będę mieć właśnie na jesień przygotowaną farmę. Potem trochę kupek i gotowe. Jeśli chodzi o strażaka, widziałem ostatnio modyfikację, która pojawiła się na warsztacie, która dodaje taką możliwość, że jeśli postać zbada tego strażaka, to pojawia się na chwilę... Wow! A my to bardzo łatwo możemy załatwić. Chyba będziemy mieli swoją farmę. O! O, teraz włożyłem kask. Dobrze. Będziemy mieli możliwość, wracam do tematu, po zainstalowaniu tego moda, aby po zbadaniu strażaka zobaczyć, na jakim obszarze chroni właśnie przed pożarem. No i to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj widzimy to tylko i wyłącznie w tym momencie, gdy budujemy tą strukturę, no a potem to już musimy się domyślać, jaki to był zasięg. No i zastanawiam się, czy nie zainstalować tego moda. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. No nie wiem, czy jest to zbytnie ułatwienie, czy to po prostu powinno być w grze. Moim zdaniem nie jest takie super duże ułatwienie, a raczej taka praktyczna zmiana, no bo jakby nie było, domyślanie się później, na jakim zasięgu strzela strażak, jest trochę śmieszne. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Jak głosy będą przeważające, to dodam tą modyfikację, jeśli nie, to zostanie po staremu. Zcięliśmy wszystkie te krzaczki, mam ich 24. No jest po prostu superowo. Jeszcze tutaj się wyżyję na tym totemie. No, rzutu z niego nie było, ale na pewno nie pojawi się już świniak. Weź na razie te krzaki. I nie wiem, weź kubka na przykład. Wybacz mi, Chester. Musimy chyba się już wracać do obozu. O! Nie dość, że głodujemy, to jeszcze noc się zbliża. Ale przynajmniej mogę zrobić pochodnie. Czyli nie jest kompletna klęska, jest ok. Dlaczego straciłem tak bardzo poczytalność? Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Zastanawiające. Zazwyczaj ma się 80, a ja mam 38. A przysiągłbym, że wychodziłem z bazy z pełnym zapasem poczytalności.
O! O! No, nareszcie. dobrze idę, dobrze idę. Już prawie, już prawie. Oczywiście, jak zwykle głodujemy. Jakoś do teraz nie wychodzi mi zapewnienie tych... tych pokarmów, które by na tyle go mogły napełniać, żeby nie musiał zbyt często jeść, bo tutaj mam głównie to odnawia zdrowie. O, to musimy sobie usmażyć, zanim się zepsuje. A, już nie... No, strasznie. Przecież to jest taki mały płomyk. Nie fair. Szybko jagódki do środka. Zostawię sobie tę kostkę lodu na chwilę. Aha, a propos jedzenia. Dobra, musimy to już w sumie zjeść. Przepraszam za te odgłosy. Nie ma zbytnio innego wyjścia. Chodź, bierzemy Wikistana. I dopóki jeszcze trwa noc... Postoimy chwilę tu. Koło niego. Schowaj to pochodnie. Zresztą, jak już sami zauważyliście, nie musicie się przejmować, jeśli mieliście wcześniej wersję z forum, Clay, wersję Droka, bądź jeśli boicie się, co się stanie po tej dużej aktualizacji, jeśli korzystaliście z Droka. Twórca zrobił to tak, że nie zmienił w zasadzie żadnych nazw plików w modzie. Dlaczego o tym mówię? Właśnie to decyduje o tym, czy dany przedmiot nam zniknie z modyfikacji, czy nie, jeśli mieliśmy go już stworzony. Można zmieniać jego wygląd graficzny, można zmieniać jego statystyki. Ale jeśli nie zmieniliśmy nazwy pliku, no to ten przedmiot, jaki by nie był, to nie zniknie. Sami widzimy, że Wixan dalej mi tutaj pomaga. Jeszcze chwilę tutaj postoję, ale nie za długo. Gdzie mieliśmy skórę świni? Chyba tu? Nie. Tak, źle. Tutaj. Dokładnie. Okej, dobra, totalnie głodujemy. Zaczyna się to robić bardzo problematyczne. To już nie są żarty. Rybki. Myślę, że rybki powinniśmy sobie złowić. O, nie mam wędki, okej. Dwa razy jedwab. Nie to, nie bierz całego. Spokojnie. Jak ja nie lubię lata? Strasznie nie lubię lata i tych wszystkich mechanizmów. O! Jak dobrze to zauważyłem. To mi o czymś przypomina. Dużo jest tak naprawdę farta w tej mojej serii. Nie ukrywam. Zarówno z tym głodem, raczej jego rychłym brakiem, poczytalność, unikanie piorunów, unikanie pożarów. Cały czas mam tu jakiegoś farta w tej serii. Okej. Dobra. Pomyślmy. Wiecie co, muszę zdjąć ten ten kostkę lodu. Dobra, to się nie uda. Myślałem, że zdołam tutaj kitingiem ich załatwić, ale nie sądziłem, że te żaby tak szybko przebiegną. O, coraz większy problem. Dobra, zniżymy się już do poziomu jedzenia ziarenek. Super, myślałem, że możemy sobie tutaj w spokoju połowić. Ale musimy to zrobić sprytnie. Okej. Druga. Ohoho. No. Nie żebym się wycwanił, ale zjem to surowe na razie. A to dlatego, że w bazie mogę sobie Wikistanem odnowić poczytalność i nie muszę się tak przejmować, tak mi się wydaje tym. Bo tutaj nie mam teraz jak tego usmażyć.
wiecie co? Sytuacja jest okropna. Jeśli się nie mylę, to twórca zmienił chyba też stopień, w jakim spada głód. Poza tym zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego stale spada mu poczytalność? Mam nadzieję, że to nie jest błąd modyfikacji, bo inaczej leżę. Zauważcie, że jestem w zupełnie innym miejscu. Nie stoję obok żadnych negatywnych struktur i cały czas spada mi poczytalność. Nie lubisz wędki? Dobra. Sytuacja jest krytyczna. Bez wątpienia. Dobra, zdaj mi tę kostkę lodu szybko. Idziemy do tego ogniska. Wszystko nam się kończy. I drewno, i jedzenie. Ósma. O, w mordę. Zapomniałem. Zapomniałem, że nie można przy tym smażyć. Dobra. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. O. Tego też już nie mamy. Okej. Teraz to będzie wymagało ode mnie skupienia. Bo zaraz wszystko się może zakończyć. Wiecie co, ja nie mam nic przeciwko walczeniu z halucynacjami, ale... wrócił, bym się tego nie domyślił, ale jednak przypadkowo się domyśliłem. Przecież nosiłem Wigstana. Nie, to też nie to. Myślałem, że to dlatego, że Wigstan jest przy... że noszę go ze sobą, ale to też nie to. Dobra, nie mam na razie rozwiązania tej sytuacji. Wsuwaj te rybki, żeby to jakoś odkręcić. O, strasznie, strasznie. Dobra, włącz to z powrotem. Sytuacja jest krytyczna. To mi uschnie, to tego nawet nie zasadzę. O! Nawet nie usłyszałem tego, jak... O! Cztery! O, tragedia. To jest odcinek po prostu klęska. Nie wiem jeszcze, jak go nazwać. Chciałem go nazwać aktualizacja, ale wydaje mi się, że powinienem zmienić nazwę odcinka. Na defragmentacja? Nie wiem. Jeszcze się okaże. Okej, przynajmniej koszmarne stworzenia jestem w stanie szybko zabić. Zaczynam się naprawdę martwić. To robi się okropne. Muszę do tego dojść. Dlaczego tak jest? Dlaczego poczytalność ciągle spada? Czyżby twórca przesadził współczynnikiem, czy... i zrobił tutaj tą za wysoką aurę? Wiecie, co mi się wydaje, zanim nastąpi koniec tego odcinka, no raczej nie zapytam twórcę, co jest grane. Cholera. 12 punktów. To się robi bardzo ryzykowne. Dopóki mam gaz górnika, jest okej. Okay. O, masakra. Dobra, murder, murder. I mamy więcej. Mamy koszmarne paliwo w ogóle. Rzuć ty to. Tego. Wiecie co? Obawiam się, że ta seria długo nie pociągnie. Nie spodziewam się w ogóle takiego obrotu spraw. Masakra. Gdzie jest ten kamyk? Tu jest ten kamyk. Odłożę to z powrotem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze.